Ruszyła pomoc dla rodziny, która została poszkodowana w wyniku pożaru, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę w Jaworznie. Dom, w którym mieszkała sześcioosobowa rodzina, został niemal doszczętnie zniszczony. Paweł Jędrusik. W nocy z soboty na niedzielę rozegrał się tu dramat. Dwie osoby zginęły w pożarze domu, a ogień strawił też przyległy do budynku drugi dom. Sześcioosobowa rodzina z tego właśnie budynku straciła dach nad głową. Teraz ruszyła zbiórka pieniędzy, którą zainicjował nauczyciel z Jaworzna i radny z tego miasta. Potrzeba co najmniej 500 000 zł. To są takie szacunkowe koszty. Jeżeli zbierzemy więcej, super. Jeżeli ciut mniej, też będzie dobrze, ale mamy jakiś dobry początek, start, żeby rodzina wiedziała, że ktoś się nimi zaopiekował, że ludzie naprawdę się bardzo mocno zmobilizowali, wszyscy chcą pomagać, więc te pieniądze zbieramy. Jeżeli będzie szansa wyrwać cały dom, to świetnie. Będą też potrzebne pieniądze, żeby wyposażyć ten dom w pralkę, lodówkę i tak dalej. Na pomoc ruszyli też sąsiedzi, mieszkańcy i szkoła, w której uczą się dzieci poszkodowanej rodziny. Pomoc zaczęła płynąć już w niedzielę rano. Że już około południa mieliśmy zorganizowane tutaj ubranka, najpotrzebniejsze rzeczy do szkoły. Także uczniowie wczoraj byli już obecni w szkole, mieli najpotrzebniejsze materiały, rzeczy. Na razie nie wiadomo, czy budynek, w którym mieszkała poszkodowana rodzina, będzie w ogóle nadawał się do remontu, czy trzeba będzie go wyburzyć. Wkrótce pogorzelcy mają otrzymać mieszkanie socjalne od miasta. Miasto oczywiście jest gotowe do tego, żeby Państwu pomóc w granicach możliwości, w granicach prawa. Przypomnijmy, do pożaru doszło w nocy z soboty na niedzielę przy ulicy Wyspiańskiego w Jaworznie. Zapalił się dom w zabudowie bliźniaczej. Po chwili ogień zajął drugi budynek. Podczas trwania akcji gaśniczej odnaleziono ciała dwóch mężczyzn, których tożsamość ustalamy. Wesprzeć zbiórkę pieniędzy na odbudowę domu poszkodowanej rodziny można na portalu Zrzutka pod hasłem „Odbudowa domu po pożarze”.